10 listopada w sali Centrum Kultury i Tradycji Historycznej przy Skansenie Bojowym w Mniszewie zorganizowany został 6. Gminny Przegląd Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej Mniszew 2022 w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w gminie Magnuszew. Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Wachnik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie. Polska 104 lata temu, w 1918 roku, wyzwoliła się spod zaborów i odzyskała niepodległość. A my dziś tą wolność, tą niepodległość możemy świętować. Głośno wyrażać swój patriotyzm poprzez śpiewanie patriotycznej pieśni, recytacje, wierszy polskich poetów. Witam wszystkich bardzo serdecznie na 6. Przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej organizowanym w Skansenie Bojowym w Mniszewie pod patronatem wójta gminy Magnuszew. W 6. Przeglądzie Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej wzięło udział 21 uczestników, przedstawicieli placówek oświatowych z terenu gminy Magnuszew. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany głosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją i które zdobią ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy, gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje, bo w tych potokach wodził zdroja. Ty się przyglądasz, ojczyzno moja, krwią urzeźniona, łza skąpana, tak dla nas droga i tak kochana. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat tobie się przyzna. Źbło trawy najmniejsze potrzebnie mi wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, to każdy kwiat tobie się przyzna. Źbło trawy najmniejsze potrzebnie wszędzie jest moja ojczyzna. Biel nakazuje mieć serce czyste, czerwień przypomni ci o odwadze. Górna część flagi jak orzeł biała, dolna czerwona jak tło godła. Flaga choć skromna, jakże wspaniała, nieraz Polaków do walki wiodła. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Jest takie miejsce na mapie świata, gdzie mieszka mama, ja, no i tata, gdzie płynie Wisła, gdzie są Mazury, u góry Bałtyk, na dole góry. Tu swą wielkością wszystkich zachwyca miasto Warszawa, nasza stolica. A orła zdobi złota kolona, flaga powiewa biało-czerwona. To Polska właśnie, to moje granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co jej wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia
i mgła nad łąką, i liści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym w sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. Szum jego gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie. W codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary, welona mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiacy same urwisy. Hej, czuwaj wiara i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Deszcz jesienny, deszcz kryje stan. Idziesz młody żołnierzyku gdzieś w nieznaną dal. Może jednak Bóg da, że wrócisz znów. Będziesz tulił ciemną główkę. Wójt gminy Magnuszew, Marek Drapała, wręczył każdemu uczestnikowi przeglądu oraz opiekunom podziękowania za udział w patriotycznym spotkaniu. Nie zabrakło również gratulacji, życzeń oraz kilku obietnic. Pieniądze już są zgromadzone. Mam nadzieję, że te 5 milionów to wystarczy na rozbudowanie tego centrum i powiększenie o 400 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej, 200 na dole, 200 na górze, na tym i tam będzie na 200 metrach kwadratowych sala, gdzie będzie ze sceną, z odpowiednim nagłośnieniem już. Również w planie jest budowa takiego bunkra multimedialnego, żeby można było na własnej skórze przeżyć, odczuć na tym, jak to w takim ciemnym bunkrze to wygląda. Ja natomiast bardzo serdecznie w ogóle wszystkim dzieciom gratuluję, jednocześnie dziękuję, że a nauczycielom w szczególności i rodzicom, że dopingują dzieci, a nauczyciele ochoczo włączają się w tą akcję takiego szkolenia patriotycznego, nauki, pieśni patriotycznej. Na zakończenie 6. przeglądu wszyscy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.